Siemanko, z strony Mister Adamo 15 i och, witamy was dźwiękiem sprzedających się bel. Witam was serdecznie w Od Zera do Farmera i jest ze mną Brączuś. Siemanko. I Boluś. Hello. I ja, można tak powiedzieć, chyba zdrowy. Czy jest zdrowy, to jeszcze zobaczymy. Nie. Jeszcze nie, Brączuś, jeszcze nie, czyli jest dobrze. Mamy 400, 400, 400, same 400, czyli jest dobrze, idziemy cały czas do przodu, a jeżeli widzicie, co ja będę robił, to znaczy, że też będziemy szli do przodu, będziemy sobie sprzedawać kiszoneczkę, takim troszeczkę wywozem na strych, bo od dawna, od jakiegoś, nie wiem, miesiąca marzyłem o tym, Boluś mi dzisiaj przypomniał i bardzo mu za to dziękuję. Dobra, że cena jest dosyć wysoka, więc coś się opłaca wywozić. Chyba 500, szczerze 520 to chyba najwyższa cena, tam więcej na strychu nie widziałem. A czym ty wozisz? New Hollandem i dwiema figielkami. To będzie razem. Czyli normalnie wchodzą do tego? Tak, tak. Ogólnie około 38 ton to będzie. Ktoś może tu widział do case'a? Co? Ktoś może tura widział do case'a? Jakiego case'a? Do Zetura, przepraszam. Kurwa, tak. No, tur do Zetura jest nowcach. Dobra. Te wszystkie wysokie przyczepy są takie 2 na 10 jeszcze do tych wywozów, ale dobra. To? Te wszystkie wysokie przyczepy to ciężko się jednak ładuje tym liberem. Aha, bo ty liberem ładujesz. Aha, no to zajebiście. Ale nie jest tak fatalnie na przykład jak to jest, jak Fortunka czy coś w tym stylu. Tak? Spoko, to ja tam na rozrzutnik łopatą rzucę. Dobra. Nie ma problemu. Ja ci mogę dać takie widły fajne, podręczne. Kurwa, kupiłem drugą ładwarkę tam, żeby mi pierdolić. Właśnie. Ja bym kupił, tak czy siak. Kurwa, by była akcja. Ale temu liberkowi naprawdę przydałoby się jeszcze ja bym kupił ładowarkę i czekajcie. Już patrzę ładowarki. Bo ładowarka by się przydała na pewno i bym kupił. Nie wiem, czy czasem nie ma dodatku New Hollanda do 17 i bym kupił New Hollanda ładowarkę. A chyba faktycznie jest taka ładna. Dobra. No. Ona ma chyba nawet tu za z tyłu, tak mi się coś wydaje. Jo. Ładne te nadstawki są tutaj, kurde, nie spodziewałem się, że tak wysoko. I wtedy by jedna ładowarka była na tych owcach. Znaczy na krowach, na świniach i ten liber by stał cały czas na kiszący, by nie było jeżdżenia i nic. Jo. Tak mi się przynajmniej wydaje, muszę na krowę zapierdzielać, bo Adam sobie ładowarkę zabrał. No i spokojnie. Znaczy ja ci chyba zaraz oddam, bo tu wątpię, że miał więcej niż 2 AT zrobił. Coś by chyba zajęło, może z tych? To poczekam. Nie, ale serialnie, no bo to myślę, że jak to... łowiec? A dobra, tam ktoś ją rzucił, mój Jezu. Łycha! Ale jak obornik, ty przecież... A no tak, dobra, sorry, mój błąd. Co? Pomyślałem, nie, sorry. Nie skomentuję na tego, co pomyślałem. A ty na odcinku byś chciał jeszcze ten rozrzutnik, tak? Tak. Dobra. Nie ma problemu. To tyle jednostka, bo jednostka taka większa jest to. No. Czekaj, ta, jedziemy, ta. Postaram się tą siódemkę i ósemkę rozrzucić, bo jeszcze dwójka jest do rozrzucenia, pierdziele. Jak dwójka? Jak to złożyć? Ja już dwójkę była rana. Co jest dwójka? Jest dwójka. No. Co to w górze dwójka jest do robienia? Nie jest przecież. 19 jest, ale na 19 jeszcze nie jest pracowane. Jo, no tam ja się zaraz tym zajmę, spokojnie. Dobra, to ja zrobię 7 kluczy. Najpierw pieniążki, bo to podstawa. Dobra, jest, wody też mają, prawie. A co, ogarniasz te? No, przy okazji, jak już jestem tura, bo muszę go zabrać z tura stąd. A po co ci? A on rozładować się mana. No tak, dobra. Dobra. Kurwa, on będzie potrzebny, a... Bierzemy tak w ogóle, jeśli chodzi o inne ceny naszych, kurna, że tak powiem, dóbr bólowych. Co, bocz, czyli... tak to ładnie powiedział. O, cię babka, silozy pełne, a tu 70, tu 70, tu 30, co? Tu 30. O, cię babka. To tak, bo my żadnych plonów teraz nie sprzedawaliśmy w tym sezonie. Wszystkiego mamy, wszystkiego. O, soja idzie do góry, ale to jeszcze nie jest za dużo. Jadę sobie sprzedać jedną. Nie wiem, może to zobaczysz, ale nie przypominam sobie. Chociaż... Może wełna to jest na pełnej, widzę. 700, kurna. No to jedziemy ja już, zaraz sprzedajemy nam. Nie, ale serialnie, ten liberek naprawdę... A jest wełny dużo? Tej... Nie ma dużo nie, wełny. Nie, na razie poczekam na te 8, nie? Niech będzie. Sprzedamy tu, ile mamy? Za? 5400? No to spokoj. To już przyjechałeś pierwszy transport? Nie, łyżkę sobie jedną sprzedałem tam na Maklinie. Bo miałem taką 2 na 10 zrobioną. A no to też spoko. Ej, to w tym czasie któryś może ten sprzedawać. No to tutaj tak. Możesz sprzedawać jeden. To ja zaraz ten ogarnę. Bo ja już tu jest wolno, bo ja już jadę na przykład z New Hollandem. To już może tato wbije 55 litrów. O, 54. Boże, jak to szybko ten spala. Czy ty z maszyn ładować tam? Ta manitka jest. To fajnie.
Ale fajnie by ta ładowarka niechronna pasowała. Nie wie ktoś może, czy jest ten. Co? Czy jest może do palet? Co? A gdzie jest do palet? Jest, dobra, tutaj. Paleciaka mogę ci kupić, nie ma problemu. Nie, jest żadnego. Ja, bo w krzokach gdzieś tu leży. O Boże. Ja przerzuciłem, żeby nikt nie ukradł. Dobra. O, Boże, tylko czekaj, żebym wtedy New Holanda dał na krowy. Ubita ta kiszonka, bo New Holand nie daje rady. Ale się tam nie nudziło na tych krowach, bo najwięcej tam jest ładowarka używana. No. A manitkę by się przewiozła na świnie. A manitkę na świnie. Patrz, pierdykań 24 pod górę. Pyk, 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 nie daje rady. Słuchajcie, to ile rozrzutników będę musiał tu zrobić. Gorsza ta trasa. Aha, bo ty tam jeździsz teraz. Nie no, myślę, że następny rozrzutnik już wezmę 400. Dobra. Faktycznie, my musimy dokupić kurna do przewozu, nie? Co do przewozu? Do tą lawetę i... A no. A co chcesz przewozić? No na przykład kurna ładowarkę. No będziemy mieć trzy ładowarki, to i tak już nie będziemy. No to już no albo jedno, albo drugie, no to już wolę ładowarkę. Nie no, to ja wolę ładowarkę kupić. No to ja, lawetę, ładowarkę. To jest 500 roboty naraz. Lepiej będzie ładowarkę kupić, tyle. Niecałe 38 ton. Ciekawe, ile za to dostaniemy. To bardzo mnie ciekawi. Jak macie jakieś fajne te rozrzutniki właśnie z oryginalnych modów, czy o, coś, no właśnie, to podsyłajcie w komentarzach, bo planujemy właśnie wymianę rozrzutnika. Znaczy większy, taką to... wymianę jak... Znaczy wymianę, no to kupić drugiego, żebyśmy drugi mieli dwa. Bo może jednak jak tych pól dojdzie z czasem i w ogóle... Wiesz co zrobił? Ja bym wtedy jednego podstawił na świniach. A jednego tutaj, i żeby nie wozić, faktycznie. I żeby nie wozić, nie? Też potomek. Ten na farmie tutaj wariuje. Od pasy odpiną. A dobra, a jajka czas pozbierać. Mówię, że już czas. Sumę trzeba pozbierać. A nie stoi pod tą jabłonią. No i teraz pytanie za sumę, ty musisz pozbierać sumę. Ale belki. A belki tam to już pozbierane są tamte? No. No to gitarkę. No ja czekam, miałem pracować, ale widzę, że masz mało na odcinku do pasowania, to mówię, i idę. No akurat będą te... To może ukrów mordę, porą ogarniaj. No zaraz, ja najpierw rozładuję tego mana już. Pojadę sobie rozładuję tego mana i chciałbym kurna tą kiszonkę sprzedawać, wiesz, póki cena. A, dobra. Żebyśmy mieli czyste silosy teraz na te kiszonki. Ja to już na pociąg rzuciłem, obornik już tam mi dowozi do pola. Dobra, niech będzie to. Nie no, tylnia przyczepa normalnie chyba nie powinna zahaczyć o nic. Ale przed nim może być problem. Ile kasy za taką trzewę tu dostaniemy? Za tylnią mamy niecałe 10 tysięcy. Bo ja pierdzielę, to beka. A za przednią? Ponad 10. No to już 1000 różnicy tylko. Jest pomiędzy przednią a tylnią. Zaraz sobie wyjedziemy kulturalnie. Nasz dobra, park maszynowy cena tutaj na pełnej. Jeżeli... To czy tu na rozstaju dróg stanę? Niby ciągle 519. Więc chyba ten jeszcze jeden mógłbym sobie pierdyknąć. No. Czyli tu wszystko się zmieniło. Dziękuję. I znowu akurat jedną mychę tam jeszcze sprzedam. No i ktoś tam sobie będzie dalej sprzedawał na Maklinie, póki tam cena jeszcze jest. Kurde, ale już wiem, jaki kupimy chyba rozrzutnik. O. Normalnie aż zaraz wyjdę zobaczyć, czy on jeszcze jest w modach. Też bym patrzył się. To jest tak, bo na pewno jest ten Ursusowski z tymi drewnianymi burtami, ale go na pewno nie, kupimy na Odara. Bo on tam będzie mi fajnie Bergman, pasował. Nie wiem czemu się kojarzy, że jest. Jest ten Bergman tak zielony taki, no. Tak, to robi tym samym. Że on jest wtedy na talerzach, nie? Halo? Farming. A przerwało mnie ty też niekiedy to słyszysz, takie przerywanie? Tak. Marek? To też, kurwa, coś jest, coś kurwa, na TS-ie musi być. Bo ja też słyszę takie trzeszczenie. Ale ja po prostu jak my byliśmy na serwer, to zaczęło się to. Wcześniej normalnie was słyszałem. Tak jakby po prostu twój internet chciał uciągnąć i tego, i tego. I tego, i tego? Znaczy no ja widzę, że internet jest właśnie zaskakująco pełniutki, wiesz, tak na fullu, właśnie, co nie? Ale tak jak dopiero wbiłem na serwer, tak się zaczęło dziać, nie? Dziwne. Bo jak ciebie nie było, to z Bączkiem gadałem, że to halo, a on mówię tam wygrzewał. Halo, Mietku, halo, Franku. I sobie, no ale dobra, teraz nie będziemy nic kombinować, no ja ważne, że się tak wstrzymał. O, kurde. Takie trzeszczenie niekiedy, jakbyśmy tam używali tego i tamtego. Będzie dobrze. A co ja miałem sprawdzić? Ja się włączę, ja posłucham, jak to słychać. A co ja miałem sprawdzić? O! Może zaczniemy na tym grać? Nie no. A, rozrzutnik. Rozrzutnik, no. No on jest, on jest on na talerzach, znaczy. O! Wysik. O! Kurde. Mam przyczepę na Odara. Wysik. A wyszła teraz dopiero? Musiała wpaść na tego. Aż tam kurwa do pociągu wsiadłem. Wyszedłem z nagrywania, chętnie zobaczę. O Boże, myślałem,
O ja. O, no sta, to myślałem, że ją widziałeś. I wszystko da się podłączyć. Znaczy ja ją widziałem, ale myślałem, że ona ci nie wyszła, nie? To jest Adaś ten, to jest tata nasoska. A, dobra, to już nie muszę patrzeć, widziałem ją na was, to jest zarąbista. Najlepsza przyczepa. Najlepsza przyczepa do FS, jaką widziałem, co nie? Pod względem wykonania. No tu katwa naprawdę. Ona jest naprawdę mega wykonana, chciałem teraz ładnie odebrać. Nie był kawał dobrej roboty. Jest jeszcze jakiś SIP, o Boże, jaki brzydki. Nie, akurat... Orion, jakiś rozrzutnik. Co do przyczepy, to ja lepszej chyba w żadnym FS-ie nie widziałem. Nie wiem, nie przypominam sobie, żeby była tak ładnie. Tak zrobiona. Nie dość, że jest ładnie wykonana. Tak, wszystko pasuje. No. Tu jest, jestem Bergman, ale to on jest talerzowy, serio. No, no wiem. No ale fajnie, czemu nie? Spoko, spoko. Lepiej rozrzucone będzie. Jo. Dobra, mam czyściutki. Czyściutki man jest? O, moja bestia wraca do żywych. No i jest ten Ursusa, ale ten Ursusa jest też zajebisty na Odara. Ursusa mówię, nie, dlaczego tak wyrwa? Na Odara, żeby nie było. I na Odara sobie od razu kupimy. Nie będziemy tam brać jakiegoś małego czy coś. Dobra, damy radę. A pierdolę, jak się te palety bugują czasami z tymi nawozami. Ja rozrzucam dalej. Dawaj, nie przejmuj się. Fajnie, bo tym to tylko dwie te... No. Co? Dwie takie liberki i pełna przyczepa. Druga prawie to samo. Nawet chyba nie pełna, nie? Znaczy pierwsze to dwie pełne, na drugą to ta druga już... Znaczy nie, to tylko jedna pełna taka. No po co ja go zgasiłem? Dobra, ma tą siódemkę teraz na jednym rozrzutniku zrobię. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fajne miejsce. Fajnie się rozwala ten obolik, kurde, lubię tą robotę. Mogę to robić częściej. Nie, robornik jest spoko sprawą. Ale tak ładować po 10 ton to kurna. W realu nie widziałem jeszcze czegoś takiego nigdy. Nie kurna, nie wiem, na to mnie na 11 ile nawieźć. Czy przywieźć to na przykład, żeby było też na następny sezon trochę? I w nie, po co ma lecieć? Nie, no na następny sezon to chyba na 3 sezon dalej chciałeś powiedzieć. Tam musisz na 3 rozrzutniki przywieźć. No. Na 3 mówisz? Tak. A ile wchodzi w jeden? 19. 19, tak? To będzie... O, to muszę teraz no zrobić, może nie, przynajmniej mana. Na 3, nawet na 3 nie. Tam to na 2 by to zrobił. Na 2 rozrzutniki to zrobić śmiało. Nie wiem, ja tam chyba nie robiłem nigdy, więc nawet nie pomogę w tej to sprawie. To nie wiem, czy jest kurna sężem przywoził. Czepami. Choćby nie trzeba było później jeździć. Właśnie najgorsze jest to, że w tych czasach to mamy tylko na jeden rok. Potem 3 lata czarzaj na danym polu, tak? Jak tam mamy tylko jedno pole, to się nie za bardzo opłaca. Nawieź bolek. Przywiozę mana całego, 40 ton. No, no. Najwyżej jeszcze jeden rozrzutnik się przejedziesz na tej nakrowej tyle. Tam jest ładowarka, tam stoi jakby, co nie? Do ładowania. To się załadujesz. A tam, dobra, a nie, wy nie będziecie teraz sprzedawać tej kiszonki? No, no ja któryś mógłby teraz już, bo ja już ostatnią łychę. No właśnie nie miałem co robić, to mówię, jadę. Ostatnią łychę, więc już tylko biorę, no to dobra, i, to akurat. I możesz tutaj się bawić, bo w tej sekundzie właśnie wysypuję, więc nie, sprzedaż. To jest obrączek woźna, spokojnie ten nawornik. No ja muszę jechać na krowy, chyba do 5400 cena nie spada, to dobrze, dałem plus 15, bo już nawet się bałem, że mu chyba nie dałem. Ale dałem, jest git. To lecimy. Dobra, ja już mam akurat markiem zrobione. I sobie biorę się za prasowanko. A zobaczymy, jak potem jak sprasuję, to zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego. Libera chyba nie zgasiłem, ale spokojnie. Bolek zaraz będzie, to ogarnie to. To gdzie? A, Libera, dobra. Liberty Direct, dobra, już Liberty Direct. Jadę prosto, bo tu pod górę nie chcę leczyć ni Holanda. Nie daję rady, 24 na godzinę tylko cisną. Kurwa, wypadek. Uuu, wypadek, gdzie? Jadę na sygnałę. Chałupę wjebałem się. O Boże. Na mieście. Śledzę naszą. Kurwa, na listy rozjebałem. Ou, ała. Zatrzymałem się na tej, no, cyfrowego Polsatu w satelicie. Na dachu. Ty to jak jesteś taki trochę święty Mikołaj. Niki biki taki. Zły święty bez niki. O, to dawaj, kurwa, te skarpetki młody do. Chłopaki się teraz rozegrali z takimi troszeczkę złymi świętymi Mikołajami, więc. Tak. Pomogło im to, że trochę przechorowało mi się. A nie, dzisiaj niedziela. To nie nocka. Ale zawsze do północy to też prawie jak nocka. Jutro tutaj 16 na godzinę pod tą górę. I tak źle, i tak nie dobrze. Góry to ciężkie są. Buraczki ładnie kwitną. Liście można już powoli ciachać. Dla kur akurat się przyda. Fajne miski. No nie ma problemu. Ramp. Mów tak kurde, dalej. Chyba mi nie starczy, no nie.
A w sumie o, tak, muszę jeszcze raz przejść moją ósemkę, bo teraz co? A mam laga, o Jezu. Masz laga? Już nie. No to szkoda. Ładwarka nie chce odpalać, bo tam coś pierdolę. Rozróżniczek? Coś tam, cyk, 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 cyk. Alternator. No, no albo to, albo to. To wibrator? Nie, alternator nie jest od podwania chyba, nie? No. Znaczy... Alternator jest od tego, od chłodnicy? Nie, alternator podtrzymuje ładowanie. A akumulator to masz, wiesz. Akumulator no to wiesz do czego. A co jest w chłodnicy? No, chłodnica masz. Chłodnica. Zbiornik. A mi kiedyś pęk pasek. Jakiś taki i mi się czujnik zagrzał. No bo pasek, pasek, nie chodziła. Pasek czego? Czy... Rozrządu pewnie. Znaczy normalnie, bo... jest... Pasków to jest dużo. Pasek klinowy, pasek rozrządu, pasek wspomagania. Nie, no, pasek na alternatorze, na pewno. Pasek no to, to jest normalny, pasek klinowy. No i się ciągnik zagrzał. No i kuniec, i po robocie. Samochód. Nie, ciągnik od razu. Urzasz tam kurwa. O jest, idzie cena w dół. No. Właśnie mówisz, coś mówię, coś mi tu nie pasuje, co nie? Ale 519 idzie w dół. Dobra, ten, no, na biogasie tam możecie sprzedawać, dobra, bo ja cena jeszcze jest spoko. Ja już załadowany. Wiesz co, ja to zjadę tym Holandem ci tutaj na bok lekko. Jakby ktoś chciał wjeżdżać. A to na nie będę. A Bolek dalej nie sprzedaje. No bo kurna ładuje Sylwana. No to weź, tak. Żebym ci nie musiał tego. Bo tu jest tak zastawione, man Snake'a zakręcił przy ładowaniu. Chyba autosave musiał być. O Jezus! Czekaj, na które pole jeszcze będzie obornik do wywozu? Na 19. Ale w sensie, że te, które nie mamy jeszcze zrobione. Typu... No jo. Bo tak to bym sobie zawiózł ten obornik, wiecie, tak... No fajnie. Nie wiem, ogólnie nie mam pomysłu, jakie tu jeszcze mogłoby być. Duże? Nie. Raczej to jest dopiero drugi sezon dużego. Ja bym prędzej obstawił... Czekaj, nie, no właśnie nie wiem co obstawić. Bo to już kurna te pola to są porobie. A dwunastka? Dwunastka! No Boże, jakie widery. Tak, ja wiem. No kur... Echo tam poleciało kilometrowe. Ale chyba tylko dwunastka. Bo jeżeli piętnastka jest spoko, było. To myślę, że też była czternastka robiona, a dwunastka mogła nie być. No dobra, zobaczymy pod koniec sezonu. Prosta logika. Ja się biorę za pracę. Ja nie wiem, czy sobie nie wezmę, wejdę sobie na singlu, zacznę każde pole kosić i sprawdzę. Po co? Bo wiem, co mówię ci, że przywiózł ten obornik tam. No, no bo potem będzie lipa, to tam znów zaskoczy. Znów z zaskoczenia go weźmie i o. I psikus. Gnojowicy też przywieź trochę na pole. Dobra. Wylej. A to w ciężarówkach wywieziemy z tego, z pini. Mana, tam tego drugiego. Dobra. Nie ma problemu. Czekaj, tak. O. Musiałem się napić, musiałem się cofnąć i mogę jechać dalej. Ej, jedziemy. Kurczę, tu prasowanko akurat tego pola to jest spoko. Podoba mi się. Ładnie pocięte jest. No. Ciekawe jak tutaj ciu. Nie wiem. Brączek. Gdzie? Jest to czwórka? Gdzie? Pa 4. No ja czułem. Dobra. No to wiadomo. Moja krew. Musi ładnie być. Wszystko musi być ładnie. Prawowicie. Ogólnie mamy znów ponad milion. Co zrobimy z tymi 138 tysiącami, żeby dojść znów do miliona równego? No dzisiaj raczej nic. Nic nie chcesz? Nie chcecie? Prezent na gwiazdkę jakąś fajną. Nie marzycie o niczym? Nie, no teraz co kupimy to ciągnik, ładowarka. Rozrzutnik. Sieczkarnia. I pole. I pole jakieś chyba. Jak starczy to jest. Ja już widzę tu pole to. O, nie ma problemu. O kurwa, a to ja miałem te malutkie tutaj kupować w następnym odcinku. A to tamto co my z 50 tysięcy stracili. O Jezu. A tamto mam. Przeboże nasze grzechy. Bo... Widzę, że tu już święta w pełni. Modlitwy muszą być. O ja to dobrze. Jaki silos. Jaki co? To jest wielki, ile tego jest. A, no, no, on jest ładny. Piękny on jest. Tam by można było sprzedawać na dwa. Aha. No tego na pewno jak kupimy, to się zabawimy. A, mam lagi. Serio? Ja mam takie dziwne, kurwa, że mi się nie chce ładować. To jest słabe, bo ja ogólnie mam ten, no... Jak patrzę na internet, to mam... A, może przez to, że Metina mam włączone jeszcze. Aha, no dobra. Ale ja pierdolę. Tam skarpetki ci nie. Ja mam zadziwiająco ten internet. Rzadko mam to. Na tym pomacie ten. Ciągnik idę tam dropić. Taki trochę mini cezik. Jak on tam spację klika, to co chwilę ręce się zaciska w
ciemku. To dobrze, to nie jakiś, wiesz, Ursus czy coś w tym stylu, bo wajcha by ciągle chodziła. Tutaj chociaż nie ma, nie ma co wajcha chodzić. Chociaż nie wiem, jak to jest zrobione w tym FS-ie, że jak chodzisz obok ciągnika, to ta wajcha chodzi. Nie wiem. No bo jeżeli dajesz w ciągniku, nie? No. No to przecież ci zmienia biegi. No jo, no ale przecież nie jesteś w ciągniku, to po cholerę no, ona ci ściąga, tak jest, jak chodzisz. No ale tak nie jest, na co no zrobić. Wiem, no ale jest dziwne trochę, wiesz, że jest takie widziane. Ile kasy dostajesz za... No, tyle co zawsze, nic się nie zmienia, 5420 z groszami. No to można do piątki dodawać. Jo. Na luzie. Niech się biorę za zbieranie sumy. O! Nie masz mnie do odcinka? Boże, 20? Patrz, myślę, o, to ty jeszcze sobie zdążysz zebrać pewnie jedną szczepę. Na luzie, ty, ale myślę, że tu już jest około 30 minut, a tu zobacz. Do roboty jeszcze kupę. No. Ja myślę, że tu kurde mało zrobię, jak jeszcze o tym przywożeniu. A tu roboty. Jak nic, to tam jeszcze będę posprzedał sobie trochę tej kiszonki, żeby nie mieszać już sobie odcinka. No bo żebym tutaj już chyba prac pożniwnych to nie będę mieszał. Zostawię przy tej słomie i kiszonce to. Bo miniaturka z 15 potem będzie prac robiona, więc to co najbardziej uwielbiam. To jest po prostu mega. Chyba ogólnie za cicho nie mówię, ale jakoś głośno jest, nie jestem w stanie się mówić. Więc chyba wybaczycie. A jeżeli nie będziecie mnie słyszeć, to nie wiem. Podgłoście sobie jeszcze bardziej decybele. A ich wyciście, nie wiem jakim cudem, ale tak zróbcie. Albo jak ja mówię, to. Nie wiem co się stanęło, nie? No. Jestem normalnie w grze. I mogę nagrać w tym samym momencie Metina. I chodzę wszędzie. No. A samochody stoją, dobra, się mi zlogowało coś. Aha. Za dużo Metina. No nie, po prostu. U ciebie aż ci nawet gadasz, nie? No mówię, że mam coś z internetem. Ja od wczoraj mam coś z internetem, bo jak wczoraj przydzwoniłem nawet tam do niego. A. Potwierdzone. Dobra, muszę wyjść i wejść. Dobra, czekam na ciebie. O nie! Jesteśmy zgubieni. Luźno. Przeżyjemy to. Zasyp. Pieniądze lecą znowu, pieniądze. Już mamy 165 tysięcy nadwyżki. Już nie wiem, co z tym robić. No ale to jest masakra, ciągle ponad milion. Ciekawie, no dopóki nie nakupimy tych wariacji, co mówimy, co nie? Dokąd będziemy mieli ten milion, później już trochę to będzie spadać. Ale to i tak jest mega sprawa, kurna, tyle pieniędzy ciągle. Akurat w tym dołku musiała tabelka być. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. O, czemu tu jest taka? Czemu tu jesteś taka? Powiedziałeś, że musisz wyjść, Brączek, tak? No. I czemu nie wyszedłeś? Jak nie, już dawno, ale ten 4 poszło. O Boże, ja jeszcze nie mam ten pokazane, że Brączek opuść. Zaraz ich bije. Akurat będą pójrzeć we dwóch tam jednym ciągu. O, przychód z biogazowni spada. O, jest. Nie nada. Zaraz będzie, o, akceptuj. Nie udało się nałączyć połączenia. Aha, no nałączyć połączenia. No to niezłe nałączonko będzie. Muszę spróbować jeszcze raz. Metro, nie. Spróbuj. To pójdę grać. No co ty teraz będą wydobyć, bo wtedy było DAS dwóch. DAS. Ooo! Akceptuj, witam serdecznie. Brączek 455. Dobija do serwera. Ujęcie 58. Witam. Seria 15. O, lecę, no idzie w dół. 5279, jak tak to stało w miejscu. Cena w dół idzie. Cena w dół. O Boże, aż mi synchronizacja pokazała słoneczniki. Jakie ładne. Amerykańskie takie. Bawoły, bataty i. Ta synchronizacja 3 godziny będziesz odłaczyć. No, to jest. Ale tam Metin ubijamy. No, to w dzisiejszym odcinku pomyślimy sobie, jak złe Metiny mogą być w farmingu. Dobra, skończ się temat. Mikołaj. Skończ się temat, będzie komentarz, że Brączek gra Metina, Brączek gra Metina. Brączek gra Metina. A czemu Adam ty nie grasz? No. Polek też gra. Pani ścisłości. O, pozdrawiam. No to teraz będą biegać. To będą biegać. To se Metina będzie im tłukli i Mikołaje dropili. Będą was tukli i was dropić. Tak tłukło, ale to tak tłukło. Tak całe noce. Tak, szlanki. O, sam rozrzutnik mi się sam wysypał. O, fajnie. Szlanki, trach. Bo mój Boże. Co za słowa.
Dobra. Dobra, jadę dalej. O, na komputach tu case postawiony już, akumulator rozładowany chyba. Ja ty zarabiasz 40 minut chyba, nie? Co ty, 25 mam. O teraz. Boże! Dopiero co mówię, że mam 20. Ja pierdolę. Ile? 20 minut miałem dopiero. Przed sekundą gadaliśmy, że 20 minut odcinam, ja ile tam no. Masz. A my nie zaczęliśmy za 20? No właśnie, szczerze, ja myślałem też właśnie. Właśnie, zobaczcie, jaka to jest dziwna sprawa. Nie, jaka to jest dziwna sprawa, człowiek myśli, że już jest dużo, bo tyle zrobił, co nie? Ale jest 15, to też się sugeruje. A to chwila czasem. Ten. No jo, ale to jest chwila moment, to jest najgorsze. Dlatego ja muszę brać ten stoper, bo nie chcę mieć potem właśnie takiego zdenerwowania. No to jest 15, to co, połowa minęła, no to co, do 19, 19 do 19 jeszcze 4 godziny, no. A ma 25 minut. No, to też tam jakoś to tak. No tylko 20 kończy. Źle pojechałem przez was. O, kurro. Pewnie nie będzie obornik w ogóle rozrzucony tak dobrze. No kurwica jadę. Kurwica. A jest w sumie dobrze. Kurwa, że te taśmociągi chodziły, to ja pierdzielę. O, cię babka. Szczególnie ja nie sprawdzaliśmy teraz po aktualizacji. Nie, to jest u nas przez budynki. Aha, dobra, to ja już ja nie mam. Ja przeprowadzę, tak jest, bo ludzie nie mają tych błędów, a tylko my mamy budynki na tej serii, więc a raczej to jest... Mówiłem ci w ogóle, Bolek, o pardon, zimie. O, siema. O zimie tak. Na oryginalnej? No, ale nie mówiłem ci... Sprawdziłeś? No, sprawdziłem. I? Ale po raz pierwszy takie coś zobaczyłem, że na oryginalnej nawet śnieg nie spadł. Aha, no to mówiłem ci, że to jest... No, ale wiesz, w ogóle nic, co nie? Nawet płatek śniegu się nie pokazał, co było zdziwione. A sprawdzałem to z 3 sezony, co nie? Mówię, aha! No, czyli dobrze, no, to mówię, się fajnie. Ja mówiłem dzisiaj usiąść i o. No ja to usiądę. Jutro, od rana. Ej, to na tym odcinku Kisiunka jedziemy z tym. No praca. No bo to już jest po sumie, no. Bo tak to nam, jak kiszonki nie zrobimy, to nam blokuje słonecznik, no wszystko nam blokuje. O, kiszonkę mamy wiele odcinek zrobione tam. No, na ludzi. O, cię babka. Ja teraz miałem mieć kiszonkę. Nie, no to, no jak to ty, no tak, ty miałeś mieć kiszonkę. O. No to Bolek musi po prostu warzywne zrobić tam. No to co on tam sobie myśli. Obornicy Bolek zrobił, to co mówił i tyle. No. My sobie będziemy robić pracę warzywne, akurat co zrobimy, to co zrobimy. No i potem u ciebie kiszoneczka i gitara siema. Trach, trach, szklanki. Dobra. Nie, czekaj! Nie, stój, jak właśnie? U Adama, przecież mieli na duże pole sobie we dwoje pole. Tak, duże pole robiliśmy. Ty i ja. Tak, i na następne sezony już nie było więcej. Nie, teraz Adam ma kiszonkę, dobra. Teraz Adam się ma, no właśnie. Babka. Teraz też sobie tak myślę, mówię, kurwa, jak ty, jak o cię, babka, znów ja? Kiedy mieli nadać ostatnio? Nie pamiętam. Nie wiem, jakoś nie patrzę. Szczerze, nie patrzę pod to. Ja tą serię uważam bardziej, wiesz, to co trzeba, to nagrywam. No jak teraz wiadomo, jak słonecznik miałem akurat dwa razy pod rząd, to tak już mi się akurat nie chce, no ale jak tam coś było sezon czy dwa, to tam akurat już na to nie patrzę. No ale dobrze, jeżeli chcecie i nie ma problemu. Ja, no zróbmy tak, że jeżeli mieliśmy dwoje, jo, jak takie, żebyś tak jak miał. Pracę, czy buraki, czy kiszonka, które jest tam... No, a buraki, nie, to ale buraki, raczej... a nie, buraki teraz, Bolek miałeś chyba, tak? Ja miałem, no, ja miałem buraki, to teraz wyłączek. No mówię, a mi się, a mi się porąbało na odwrót, że właśnie, że buraki, przed odcinkiem to ci mówiłem, co nie? O burakach. Właśnie, że ja myślę, że mam buraki, a znaczy kiszona... nie, ty Adaś jest tak, ty masz chyba ze 3 odcinki pod rząd, że ty kończysz. Ty kończyłeś w zeszłym sezonie chyba po tym, po Brączku, tutaj 11, jeszcze w poprzednim sezonie też gdzieś od połowy zaczynałeś i w ostatnim sezonie też po mnie robiłeś. No po tobie robiłem całe, no chyba, to pamiętam nocy. Więc ty nie robiłeś tak, że ty zaczynałeś po prostu buraki, więc... Ty w każdym sezonie miałeś tych buraków, tylko że nie miałeś gumie na odcinku, tylko tak po prostu porobiłeś coś 10 minut i tyle. Yep. Trach! Szklanki. Ja pierdolę. Końcówka. Ile to pieniędzy, bo ja się tak sprzedaję. No jeszcze chyba z 2-3 i do widzenia. Bo już jest 5100. Kto zbierał belki na ósemce? Pewnie mafia. No, co? Zabrałeś wszystkie? Nie, jedno. Co? Na ósemce? Ósemce jedna została, bo nie chciał mi się po nim specjalnie przyjrzeć ładowarką. Chyba. Wie. O! W którym miejscu jest druga jeszcze? Obok. No Boże, serio? O chuj. Jakby tam gdzieś spadła, no to wiesz, gdzieś tam ujedzie. Chłopie, jak ją gnojem obrzuciłem, to już nie wiem, czy się nada. To od razu na obornik wygodę. Ja. Nie, bo ja widziałem z daleka, no zeżnić nurki. Mam ustawione na bolusiowo. O, na ósemce mam pięknie są miedze zrobione teraz tutaj. O, naprawdę, przy tym domku super jest, bo ja robiłem tutaj to. No i gitara. No pewnie pługiem się wpierdolimy 10-skiwą. Puk! Wszyscy od razu wiedzą, że puk do wymiany. Puk, no. A ta, no. Zaczęłem.
To za... Puu! Szklanki, szklanki! Puki szklanki! A teraz ten czerwony wymieniamy, nie? Tak. Jep. Możesz jakiś ładny zielony wyskoczyć. No to mówię, no to, ej, ten milion zobaczycie jak szybko się rozejdzie. No i dobrze, kurwa, po cholera nam tyle pieniędzy. Jeśli nam potem coś do głowy skoczy, nie. Nasz park maszynowy trzeba będzie gospodarkę powiększyć. No ja mam już pomysł, ja już wam ten, po zimie, a nie mówiłem wam, dobra. Po zimie zmienimy, rozumiem, teraz będzie zimowa, kilkanaście odcinków. Ile? Kadeczki? Kilkanaście, bo ja chcę zrobić, żebyśmy zrobili na przykład, nie wiem, takie koszenie, kurwa, kukurydzy zimowe. No tak. Nie wiem, wywóz na przykład, kurczę, zbóż. No ale tak, odśnieżania to każdy będzie miał, po jednym przynajmniej. Wywóz śniegu. Wywóz śniegu, no to jest kolejna część, masz nas... No to myślę, że każdy po 4 odcinki nagra. No. Na ziarno. Zrobić. Każdy po 3-4 odcinki nagra. No myślę, że po 3, żeby zrobić z tej zimowej jest... i wtedy zaczynamy tak jakby, nie wiem, ala. To masz około 9, no. To dobrze by było teraz już nie siać przed zimą. Nie, właśnie żeby, jak się zdąży coś, to by było spoko zasiać, a jak nie, to bym wolał właśnie, żeby nie siać i wtedy zrobić chociaż ten słoneczny, aby same kukurydze zostały, nie? I buraki najwyżej, bo czasami się tak zdarza, że przecież buraki też ludzie po śniegu koszą, więc ja bym zrobił bardzo fajną akcję też koszenie buraków, tylko że wtedy pola bym nie zaśnieżał, nie? Ogarniemy. Dobra. Ja muszę wtedy zobaczyć, które pola są. A bo tak lekko przepruszyć te. Albo ja liście, no liście zrobię takie lekko białe. O, dobra, nie ma problemu. Ja jestem za. Akurat, o, buraczki, tak, buraczki. Bolek, jak skończysz, nie? To kukurydzę też się daleko przypruszono, i taką lekką orkę. Jak skończysz, to przywieź ten, ładowarkę na świnie. Dobra, Bolek, koniec, bo już spadło poniżej 5000, więc... Dobra. Odpuść. I tak zarobiliśmy dzisiaj 100 tysięcy. Co ma zrobić ładowarkę gdzie? Na świnie. Taksóweczka gdzie? Bez tej łyczki, ale jest na świniach. No, taksóweczkę to. A tą też muszę wziąć, bo jak chcą ładować czy cokolwiek. Dobra, weź. Dobra, nie ma problemu. Może. Trach, szklanki, szklanki. Gadaj o szklankach, zaraz będziemy wymieniać. Szklanki? No. Dobra, koniec prasowania. Panowie, panie. Zwoź, bo miałem iść zwozić teraz. A, jeszcze pamiętam, na które się to wszystko robiło. No to pięknie idzie do rozrzucenia pomnika. Dobra. Dobra, dobra. A gdzie jest cały zestaw wariacki? O matko, ja nie pamiętam, kiedy ja orkę miałem. No ja miałem ostatnio chyba na 24. Na miniaturce, mój Jezu. To ja sobie zrobię obornik i orka, taki będzie ten film. Dobra. Słyszałeś wrażkę. Co się pierdoli? Co? Myślę, że już świnie zabierają. Po świnie pojechali, przyjechali zdechłe. Ty, jak możesz, to weź od razu, przepnij sobie na tą łyżkę, nie? I ogarnij tu świn. Halo? Nie. Syp tam na szklarnię obornika wszystkiego. Baltra? Cześć. Jutro. Boże, jaka ujebana ta Baltra. Mama, ja cię nie kocha, czy co? Beczka skąd tu się wzięła? Mogę umyć? Już to brzydko w ogóle. O, ta umyje się. Chociaż, nie, nie głupi pomysł. Damy jeszcze radę jakoś. Powinienem. Szklanki? Tu dać. Szklanki, szklanki. O, poczekaj, patrz. Cyk. Tak się. Tak, to jest zasada szybkiego mycia Walter. O. Boże, przy tutaj. Na tym brązowym to ja myślę, że tutaj jest 15 cm normalnie brudu. Na czym? No na Waltrze. O. Nie. Tak się tylko zdaje. Mu na brązowo. Ale nie, ładnie, ładnie wygląda. No jest taka słodka, wyjątkowo i prawda. No, do Waltry porównanie na pewno boskie. Dobra. No może zostawimy was razem? Jak to jest grzechowarta? Dobrze, że ta przyczepa tu jest fantech, to synią trochę, bo ogarniam tu te no, bezkarnie. Paśka, Barbara. O Boże. O, Boże, myślę, że dwa pociągi jednym torem jadą. O jest. Po co? Ojebanie. Ciekawe, jak one by to zrobiły. Czemu? Nie, bo akurat tu zjeżdżałem. Jeden drugiego goni tam pewnie w Galenego się bawią. Węgiel mu podbierają. Koniec Marianem. Przerzucają jeden z drugiego węgiel. Worki tam zrzucają i ktoś polówką podjechał i się odbiera. Czarną, niebieską. To nie za czarna, niebieska. O, niebieska, tam co u ciebie na podwórku stała ostatnio. Ta ostatnio. No ładna, ładna, pewnie węgiel ci przywieźli. Jo, worka. Razy. Ej, nie wiem, kipować ten nabornik na polu? Czy na trawie, jak mamy miejsce? Na polu. Jak lepiej będzie wyglądało? O, tam trawa to się zeschnie. To już po trawie wtedy będzie. Bagno. Co tam, co drą, bagno. Nie, no, nie ma nawet takiej opcji. Za dużo wsypałem.
Lewa to jest która? Dobra. Nie do lewej, bo nie zjemy. Nie potrzebuję tak wiele, znowu na rozrzutniku zostanie zeschnie i nie będzie czy można zeskrobać. Kurwa, nie widać, że mi że wysypałem. O, cię babka. Bieraj. O, jest, dobra. 500 belek bardziej. Hop i hyc. Dobra. I hop. O, szybciej te belki ładuj też. No, dobra. 6. Jeszcze 4. 15 zestawów kolejnych. Ale to pięknie to idzie. Pięknie. To teraz ile masz minut? 15? Nie, teraz jeszcze 5 brakuje do zakończenia odcinka. A, to teraz to szybko zleciało, no, naprawdę. Teraz tak, no prasowałem sobie trochę. Prasowanie jednak jest o wiele szybsze niż złożenie kiszoneczki. Chłynie kpin teraz tutaj jeździ. Prasujesz to pole całe, czy nie? No już sprasowałem, teraz złożę bele przecież. Obolnik mam przywieziony. Więc... I to by było na tyle. Z moich spraw tutaj żniwnych, można tak powiedzieć. Chyba pożniwnych. Nie no, można tak powiedzieć, że akurat beleczki to jeszcze są prace żniwne. Nie. Tak, pożniwne no to bardziej moim zdaniem tam wiesz... Przygotowanie sierniska do... Nie, ja zawsze widziałem... Znaczy, ja nie wiem, na YouTube jak filmiki wstawiają, to prace pożniwne to też prasowanie właśnie. A no nie wiem. Jak tam się mówi, co kraj to żniwa, żniwo to jednak koszenie, nie? No, ja pracę pożniwne to właśnie prasowanie, zbieranie, uprawa. Czyli po prostu będąc u Wolka zbierając kostki robiliśmy prace pożniwne, tak? Tak. Dobła. To luźna guma. Poczekaj, to tu jest, chciałbym coś sprawdzić, tak z ciekawości. No kurwa, znowu wypadek. Boże, nie, co jest strony. Z tym... Z tej strony... Jak tam zarzucę go? Ja to po burakach. Znowu wierzę. Ogródek zajebałem komuś. Zajebałem. Hela na pewnie przebiła paprykę. Hela pierśła. Ta, co była u ciebie na film, na awatarze. Na jakim awatarze? Na jeden. Hela. O Boże, no. Ja... Pamiętasz to? No nie zła Hela tam. Na to, co 60 była i moja ciotka. Nie pamiętasz to, kurna, i niektórzy jak mieli większy monitor, to widzieli ją z tyłu. Boże. Nie zapomnę tego i raczej tego nie widział właśnie. Bo ja miałem stary monitor kwadratowy. Oj tam. O, co pieniądze! Halo, czemu się nie... A czemu się nie chcesz złożyć? Boże, jak to się roz... Nie wiem, jakby taki kurna... Boże, nie F-16... F-16 do startu, kurde, szykujące się to. Ta laweta. Dobra, grubo. A nie jedziesz znowu, bo już mnie tu straszy, znaczy, że walterka ładnie tutaj daje radę. Cena ciągle ta sama. Bo... Dużo tego bombernika trzeba do tych? Szklarni? No jak weźmiesz całą, to jedna cała łyżka, to prawdopodobnie na dwie i pół maksymalnie. A ja tu luźnego. Ja wezmę całą przyczepę. No to ogólnie tak, ładuj całą przyczepę i sobie tam wtedy ten, ile będzie potrzeba, to... Trach, szklarni. A ja na tą przyczepę wchodzi. O Boże. 15 tam? Jo, dobra, jadę z dwunastą i się nie chcę już ładować. Może nie mogę się wykręcić. No dobra. Dobra, ty? Opie! Okay. O kurwa. Ale że zajebiście postawić też szklarnię tutaj, no przyczepą tu raczej by nie wysypał. Co? Co tam cofasz? No tam na pewno, chciał bokiem wjechać. Bokiem, kurwa, krzywo. A. Kadetem teraz. Nie wisz? Tak jakby co, nie? No. To przyczepą się nie da. Dobra. To się nie da. Ważne, że mamy sprawdzone i potwierdzone i... To ja nie ten? To bierzemy, to trzeba kupić od tego. Od Ara. No to do tego. Tak, żeby do góry podnosić. Nie da się. To na szklarni od razu. Ty, ale nie, serio, jeżeli dało... Poczekaj, ale wątpię, że ten obornik będzie można wchodzić. Jest to w ogóle zaznaczone? Stacja pod pachą nie jest, dobra. Nie ma. Nie ma, nie... Nie ma. Żeby wam się nie zachciało. A, pierdolni tam 8 na 8 i... Pinie na piciu i... Rapierdyka. Ciężki przypadek. Trach, szklanki. Trzeba sprzedać tą przyczepę. Nie no, w sumie może przyda do czegoś. Prawdzie, jak będzie czasami można przywieźć, nie wiem, coś... Ja nie wiem. Zboże jakieś. Nie pomogę.
Wprawdzie można nawet, no, no czasami zamiast wysypywać pod halą, nie wiem, przypuśćmy, co jest najczęściej potrzebne, żeby najwięcej trzeba przywozić. Kukurydzę. Kuridzion. No to kukurydzę i sypiesz Czynica. Na przyczepę i całą przyczepę sypiesz ten, no to nie, to... No by trzeba było trzy przyczepy przywieźć. No dobra, no to... Że pojeździmy po prostu. A czemu by nie? Dobra, godzina 19. Godzina 5. Kolejna dostała belek. Kolejne pieniądze. Kurwa, znowu wypadek. No co jest, ty? Poślizgu jest grany jakiś, czy co? Boże, kolejny wypadek. Co ty, kurwa, że się tak zapytam? Chłopie skręcą, a on bokiem. Przyczepaj, no tam na stawki się otwierają. Stawki mówią nie. O, pieniądze. Ciągle, no, dobra, ciągle bez ciężko. No. Ach. Ale... Aż nawet... Dobrze, że tak sobie kulturalnie teraz lukłem, bo mówię, po co bym jechał? No po co bym jechał? Jak to już koniec tego pięknego odcinka po dobrej przerwie. Bo można tak powiedzieć, może po niedobrej przerwie dla mnie, ale dla niektórych zawsze to jakiś odpoczynek. A wy macie wreszcie ten upragniony odcinek od zera. Bo już tak płakaliście w komentarzach. Ja czytałem leżąc w łóżku, ja wszystko widziałem. Dlatego macie ten piękny, cudowny odcinek i liczę, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, padajcie do chłopaków. My wam dziękujemy, trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć! Cześć.